poniedziałek od godziny 17.30 w Megapizzy na Starej Hucie rozpoczęło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w konkursie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka przez Gazetę Co Tydzień i portal społecznościowy jaw.pl. Pogoda dopisała, więc impreza odbyła się w klimatycznym ogrodzie lokalu. Na spotkanie przybyło ponad 40 wspaniałych dzieciaków wraz ze swoimi rodzicami, przyjaciółmi, rodzeństwem i opiekunami. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz jedli pyszną, gorącą pizzę prosto z pieca Megapizzy. Na cześć dzieciaków nie zabrakło także kolorowego śmietankowo-truskawkowego tortu przygotowanego przez jubilera wśród słodyczy Cukiernie Anna. Dziewięć prac zostało wyróżnionych. Wśród nagrodzonych dzieci znalazły się Julia Miga, Dominika Ociepka, Wiktoria Grochowska, Wiktoria Bogacka, Amelia Płonka, Emilia Pazdur, Szymon Strychalski i Weronika Pożyczka. Wyróżnienie specjalne otrzymał Filip Chowaniec. Nagrodę pozaregulaminową ufundowaną przez radną Renatę Chmielewską otrzymała Natalia Tabą. Zwycięzcą okazał się 8-letni Emil Kudaj z Koźmina. Drugie miejsce zajął Szymon Zięcina. Trzecie miejsce przypadło Magdalenie Cebuli. Uroczystość uświetnił występ dziewczynek z klubu Wega, Natalii Tabą i Nikoli Palu, które w towarzystwie swoich bliskich, licznej grupki dzieci z Ciążkowic oraz ich opiekunki Wandy Ciołczyk przybyli na spotkanie.